Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Marsze dla rodzin i życia odbywają się w Warszawie od 2006 roku. Teraz, jak widzimy, idea schodzi w teren, także na Opolszczyznę. No tak, udaje się, ale to właściwie można powiedzieć, że to jest nasza odpowiedź na zapotrzebowanie społeczne, bo tak to wygląda, że to ludzie zgłaszają się i chcą się angażować. Jako w ogóle fundacja też obserwujemy to w innych obszarach działań, bo zajmujemy się organizacją Narodowego Dnia Życia i ta współpraca z samorządem, zwłaszcza ze środowiskami lokalnymi, jest bardzo dobra i ona jest coraz szersza. I można powiedzieć, że ten boom marszowy to jest właściwie chyba potrzeba chwili. Ludzie chcą dać wyraz swoim poglądom, opinii na temat tego, co się wokół nich dzieje i marsze, można powiedzieć, są takim najprostszym tego typu wyrazem. I sprawdzonym. A kto chce maszerować? To jest tak, że to jest organizowane przez was, czy to są oddolne inicjatywy stowarzyszeń, może też partii politycznych? Nie, no przede wszystkim to jest, można powiedzieć, taki społeczny oddźwięk na to, co się dzieje w życiu społecznym. Znaczy wygląda na to, że rozchodzi się opinia publiczna i opinia społeczna z tym, co się dzieje w takim poziomie, powiedzmy, partyjno-politycznym. To znaczy tracą kontakt partii z rzeczywistością. Co innego od działania samorządów. Tutaj widać, że te samorządy jakby bazują na tych lokalnych społecznościach, wiedzą, co się dzieje, starają się szybko reagować. Natomiast w tym szerszym wymiarze widać, że to się wszystko rozchodzi. I to zresztą wystarczy poczytać trochę gazetę, żeby to zobaczyć. Jeśli chodzi o samych organizatorów tych imprez, to przede wszystkim to są ludzie dobrej woli. I często to jest tak, że nawet nie tyle stowarzyszenia czy fundacje za tym stoją, co zwykli ludzie, którzy gdzieś tam się angażują w działania, mają trochę kontaktów i dzięki temu łatwiej jest organizować. I to są przeróżne środowiska, ale jedno jest pewne. Wśród tych ludzi w ogóle nie ma polityków. I myślę, że to jest główna bolączka z tego powodu, że my wiemy, że politycy, a właściwie można powiedzieć, że głównie jakby no, ci, którzy stanowią prawo, czyli posłowie, posłowie na ogół interesują się przedsięwzięciami, jeśli one już funkcjonują. Natomiast sami z siebie raczej nie są inicjatorami takich przedsięwzięć i w pewnym sensie to dobrze. Dlatego, że to społeczność lokalna i ten budzący się taki, powiedzmy, ruch społeczny, ale z drugiej strony to społeczeństwo obywatelskie, no bo tak naprawdę społeczeństwo obywatelskie to my, powinni i zainteresować polityków ważnymi sprawami. No tak, ale z drugiej strony bez polityków się tego prawa nie zmieni, bo to jak, trzeba do nich dotrzeć, nawet jeśli by to wyglądało w ten sposób, że próbują się włączyć w wasze inicjatywy i trochę no, przy tym skorzystać. To znaczy ja bym nawet powiedział, że to nie jest kwestia korzystania, tylko to jest kwestia ich obowiązku. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa, że to, co robimy, to zawsze kończy się tym, że te kwestie, bo mówimy tutaj o ważnych sprawach społecznych, muszą znaleźć, czy powinny znaleźć swój wyraz w ustawodawstwie albo w ogóle w debacie publicznej. I my generalnie nie mamy pretensji do polityków, że się tym interesują. Wręcz przeciwnie, chcemy ich tym zainteresować. Słuchają. Tak jest. Jedyna rzecz, która moim zdaniem w tej chwili trochę zaciemnia obraz sytuacji, to te tak zwane walki plemienne między partiami politycznymi. I my właściwie, to ludzi bardzo irytuje, dlatego że próbę wciągnięcia i pokazania, że ktoś jest po którejś stronie, to jest po prostu niedorzeczne. To ludzi irytuje, dlatego że nas interesuje 460 posłów, którzy będą wreszcie stanowić prawo, które będzie sprzyjać wszystkim rodzinom w Polsce, a nie tylko niektórym, i tylko w kontekście którejś z partii. No właśnie, z tym, że ten udział polityków w tego typu przedsięwzięciach to jest trochę drażliwy temat. No, w naszym przypadku choćby Gazeta Wyborcza podpytywała o to, że w marszu w Opolu chcą wziąć udział no, dość kontrowersyjnie jednak działacze obozu narodowo-radykalnego. No i gdzieś tam zawsze pojawi się takie podejrzenie, czy taka opinia, że maszeruje prawica. I to może skrajna nawet. To znaczy no, to, że takie środowiska jako NR biorą udział w takim przedsięwzięciu, to ja bym raczej powiedział, że to jest wyraz pewnej odpowiedzialności młodych ludzi, którzy może mają trochę inny punkt widzenia niż większość społeczeństwa, bo
jednak nie są głównym nurtem życia społecznego, a raczej pobocznym, ale też chcę powiedzieć o innych inicjatywach, bo w to włączają się i przedsiębiorcy, którzy też rozumieją, że tracą klientów i to, że w Opolu tego akurat nie widać, to nie znaczy, że tego nie ma. Tutaj akurat widać inne grupy, które się w to angażują, natomiast problem jest rzeczywiście przemożny, dlatego że wymieramy. I nasze problemy zaczną się wtedy, kiedy okaże się, że jest więcej emerytów niż ludzi pracujących na emerytury. Co pokazują prognozy GUS-u. Tak jest i cała dyskusja. W 2050 roku odwróci się cała historia i więcej ludzi będzie po prostu pobierać niż pracować. Ma się zrównać akurat w 2050. No i po prostu to jest marsz ku zagładzie. Natomiast też zwracamy na to uwagę często, że proszę zobaczyć, Polki w Wielkiej Brytanii rodzą dzieci. I tam dzietność Polek jest bardzo wysoka. To znaczy, że można stworzyć warunki, które sprzyjają dzietności. No i właśnie o to chodzi, żeby uwrażliwić. Jeśli w tym uwrażliwieniu bierze udział wiele środowisk, to tym lepiej, bo to świadczy o tym, że odpowiedzialność społeczeństwa jest coraz większa. Chwalił pan samorządy za takie działania prorodzinne, a czego oczekujecie od rządu, od parlamentu? Jakiej polityki potrzebujemy? Myślę, że w pierwszej kolejności to jest kwestia tego, że my jako społeczeństwo powinniśmy mieć świadomość tego, że to my wybieramy polityków do władz. To jest pierwsza rzecz, czyli nasz głos jednak jest istotny w tej debacie. Druga sprawa, to my ciężko pracujemy i oddajemy swoje podatki do budżetu państwa. I politycy tylko nimi zarządzają. Oni nie są właścicielami tego i to też trzeba o tym pamiętać. Trzeba im przypominać. Trzeba przypominać przede wszystkim tym, którzy uważają, że budżet to jest jakaś magiczna przestrzeń, z której w niewiadomy sposób pojawiają się pieniądze i z której oni mogą te pieniądze brać, jak im się podoba. Myślę, że to jest bardzo ważna rzecz. Druga sprawa z tym związana. Pieniądze na rozwój i funkcjonowanie rodziny powinny być w gestii rodziny, nie urzędników. Czyli lepiej zostawić te pieniądze, na dokładnie przykład obniżając tak podatki i innego dokładnie rodzaju świadczenia, tak, niż wypłacać potem dokładnie zasiłki. Tak. Dokładnie tak, tym bardziej, że wypłacanie zasiłków tworzy po prostu grupę ludzi, która z tego żyje. I to jest z pokolenia na pokolenie. Dziedziczenie biedy. Tak jest. I to oczywiście nie jest nic dobrego. Druga sprawa to są kwestie wychowawcze, które też powinny zostać w gestii rodziny. Ja mam takie wrażenie, że coraz częściej urzędnicy, którzy zajmują się tymi sprawami, ja mówię tu nie tylko o kształceniu, ale też o tych wszystkich programach takich socjalno-bytowych, mają przekonanie, że to oni lepiej od rodziców wiedzą po prostu, co trzeba z dziećmi zrobić, a wręcz próbują ludziom wmówić, że są głupi i nie nadają się do tego. Procesy wychowawcze trwają od tysięcy lat i jakoś radziliśmy sobie ze wszystkim. Bez Ministerstwa Edukacji. Dokładnie tak, natomiast problemy się zaczęły wtedy, kiedy ktoś sobie wyobraził, że lepiej to potrafi robić od własnych rodziców. Oczywiście przy tym wszystkim trzeba też pamiętać i uwrażliwiać rodziców. My też staramy się to robić jako organizacje pozarządowe, że my dajemy przykład jako rodzice swoim dzieciom, bez względu na to, czy zdajemy sobie z tego sprawę, czy nie. I trzeba tylko mieć świadomość, większą świadomość tego, że od nas wiele zależy w tych kwestiach wychowawczych. By ten przykład był dobry. Tak jest. Panie prezesie, no mówił pan o tym przekonywaniu 460 różnych posłów. To chyba nie jest łatwe, bo mamy taką swoistą, ja bym to nazwał wojną kulturową, bo z jednej strony mamy obyczajową lewicę, która zabiega o związki partnerskie, o liberalizację prawa aborcyjnego. Z drugiej strony mamy was, czyli zwolenników tradycyjnego modelu rodziny. Da się wypracować jakiś kompromis na poziomie stanowienia prawa? Ja przede wszystkim chciałem zwrócić uwagę, że rodzina to jest coś naturalnego, bo tam rodzą się dzieci. Ludzie się nie rodzą na kamieniu. Po prostu muszą być jakieś spełnione warunki i to jest po prostu coś naturalnego. To, że inżynieria społeczna od wielu lat próbuje ludziom mącić w głowach, to oczywiście to też jest fakt i każdy sobie z tego zdaje sprawę. Natomiast oczywiście toczymy bój cywilizacyjny, ale cywilizacyjny i albo będziemy cywilizacją na wyższym poziomie, albo będziemy po prostu Spartą, gdzie zabija się dzieci, to jest pierwsza rzecz. Są trzy podstawowe prawa człowieka. To jest prawo do życia, prawo do wolności, prawo do własności. Jeśli my nie szanujemy prawa do życia, to proszę mi powiedzieć, kto
będzie szanował nasze prawo do własności albo nasze prawo do wolności. I moim zdaniem to jest bój cywilizacyjny i trzeba po prostu o tym głośno mówić. Oczywiście nie trzeba się emocjonować przy tym, tylko zwłaszcza polityczny. Tak jest, tylko trzeba mieć tego świadomość. Czy jest możliwy kompromis? Żyjemy w jednym kraju i jesteśmy ludźmi. Myślę, że po tych wszystkich szaleństwach i też znam przecież osobiście pana Janusza Palikota, z którym pracowałem w Ozonie i nie sądzę, żeby się dobrze czuł biegając z gumowymi penisami, świńskim ryjem i obrażając wszystkich w koło. Choć sprawia takie wrażenie. Tak jest. Być może ma w tym w tej chwili jakąś satysfakcję, ale jak widać jest człowiekiem pobudliwym, bo raz jest z jednej strony, raz z drugiej. Za chwilę może mu się zmienić. Tylko pytanie, czy my jako społeczeństwo musimy brać udział w szaleństwach różnych innych osób. Panie prezesie, to ostatnie pytanie. Przypomnijmy, gdzie i kiedy u nas w regionie marsze dla życia i rodziny? W naszym regionie można powiedzieć, że my to dzielimy jakby w dwóch przestrzeniach, czyli województwa to jest Opole i Kluczbork, a z drugiej strony jako diecezja mamy jeszcze Racibórz, w którym te imprezy się odbywają. Ja zapraszam oczywiście wszystkich tych, którzy są mieszkają w Opolu i w okolicach na nasz marsz. Zaczyna się o 12 na placu Kopernika. W niedzielę 3 czerwca. W niedzielę 3 czerwca. 3 czerwca tak samo w Kluczborku i w Raciborzu. Gościem Radia Opole był dziś Jacek Sapa. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.